Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak sprawnie można uzyskać lewostronny przedział w nasile nieznanej wartości średniej w populacji generalnej. Na przykładzie konkretnego zadania. Gdy wykorzystując mamy następujące dane, wielkość próby N27, wartość odchylenia standardowego z próby jest 5 i proszę przyjąć współczynnik ufności 0,91. My musimy wiedzieć, że występują dwa wzory na jednostronny przedział ufności dla wariancji. Jest przedział prawostronny i jest przedział lewostronny. Jak je zapamiętać? Przedział lewostronny potrzebuje obliczenia po lewej stronie, lewej granicy, a przedział prawostronny potrzebuje obliczenia prawej granicy, czyli górnej granicy przedziału. Wzory są dość podobne do tego ogólnego wzoru na dwustronny przedział ufności. Warto się nie pomylić. To zwracajmy uwagę, co w treści zadania jest od nas wymagane. Żeby zbudować taki przedział ufności, po pierwsze musimy znaleźć wzór. Ok, wzór już mamy. Idziemy teraz dalej. Jeżeli mamy zbudować przedział ufności, czy to dla odchylenia standardowego, czy wariancji rozkładu jakiejś cechy, potrzebujemy wartość krytyczną z tablic Hi-kwadrat. Taką wartość z tablic Hi-kwadrat potrzebujemy zgodnie z naszym wzorem na lewostronny przedział ufności przy dwóch parametrach 1 minus alfa i n minus 1. 1 minus alfa to będzie ta wartość jakby poziomu istotności, to ja wiem, że to jest współczynnik ufności konkretnie, ale tu przyjmiemy, że to jakoś poziom istotności do krytycznej i n minus 1, czyli wartość z tablic. A więc stopnie swobody oznaczane czasem jako degree of freedom, czyli DF, w tych przedziałach ufności w rozkładzie Hi-kwadrat to jest po prostu n minus 1, czyli z 27 robimy stopnie swobody na poziomie 26 i jeżeli wiem, że poziom istotności alfa zawsze to jest 1 minus współczynnik ufności, czyli 0,9 w naszym przypadku, no to wracamy do tego, że 1 minus alfa to 0,91. Po co to? No właśnie do szukania wartości w tablicach. Wynik, którym ja konkretnie potrzebuję, to 16,97. Znajdujemy to w tablicach albo w Excelu, szczerze powiem, wpisując odpowiednią formułę, chyba tam będzie równa się rozkład kropka hi i w nawiasie otwieramy, lub korzystamy, co raczej częściej występuje na kolokwiach, z papierowych tablic. Żeby je otworzyć, otwieramy dosłownie wartości krytyczne dla testu Hi-kwadrat i szukamy 0,91. Jeżeli ja nie mam tablic tak dokładnych jak dla 0,91, bliższe jest 0,9 i wiem, że szukam odpowiednio dla wiersza, który wynosi 26. Czyli tutaj wartość krytyczna w takim dużym przybliżeniu to jest 17,292. To, co ja tutaj posiadam, jest to wartość oczywiście super dokładna, bo policzona w Excelu, że się tak przyznam. I idziemy dalej. My z tej wartości konkretnie będziemy korzystać. Jeżeli Wy nie macie dostępu do Excela, tylko do podobnych do takich tablic papierowych jak ja, no to bierzecie to, co macie. Nie trzeba się więcej tym przejmować. Jeżeli teraz w tym treści zadania wypiszemy sobie elementy, które są niezbędne. Wypiszemy, jakie było odchylenie z próby. W tym zadaniu wynosiło ono 5. Wiemy, że my musimy oszacować wariancję, a sam symbol sigma jest to dla nas odchylenie standardowe w populacji generalnej. Generalnie można powiedzieć, że jest ono elementem szacowanym. A liczba obserwacji, czyli wielkość próby w tym zadaniu, to 27. Jeśli teraz wiemy, że wzór ma następującą postać na lewostronny przedział ufności dla wariancji, możemy przystąpić do obliczeń. Należy teraz podstawić wszystkie elementy wiadome do lewej strony naszego przedziału. Wiemy, że górną granicą takiego przedziału dla wariancji w populacji generalnej jest nieskończoność. To oznaczono właśnie taką położoną ósemką, czyli typowy symbol nieskończoności.
Podstawiam po kolei, jaka była próba, ile wynosiło odchylenie standardowe do potęgi drugiej, czyli inaczej mówiąc, wariancja z próby i ta znaleziona, czy to w tablicach papierowych, czy w Excelu, wartość krytyczna. I teraz, jeżeli podstawiamy te elementy, dokonujemy obliczeń po lewej stronie i możemy powiedzieć wtedy, że z prawdopodobieństwem 91% wartość wariancji w populacji generalnej zawiera się od 39,776 do nieskończoności, oczywiście w jakiejś konkretnej jednostce. W tym zadaniu nie było jasno napisane, co jest, czego dotyczy, jaka jest cecha statystyczna, ani też jest, jaka jest jednostka. Tylko pamiętajmy o tym, że wariancja jako miara zróżnicowania zawsze posiada jednostkę w procent i nie podlega takiej bezpośredniej interpretacji. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.